No, siemanko wam wszystkim z tej strony Jakub, a tutaj kolejny odcinek Segwata Nagashi na moim kanale. I tak nie ma Magami, bo tak nie przygotowany jest sekt. I tak nawet go nie zacząłem robić, a jest środa. Właśnie sobie przypomniałem, że mam jeszcze jedną rzecz do zapłaty, ale zrobię to po odcinku. A teraz wracamy do kwestii Watanagashi, więc tak. A, dzisiaj znowu rozpoczynamy od ciekawostek i było przesłuchanie z wykończonego Keiichiego. Może bardziej adekwatnym i szczegółowym byłoby powiedzenie, że była próba przesłuchania Keiichiego przez detektywa Aoyoshi-sana, ale tak zwany przypadek troszeczkę uratował naszego protagonistę. No ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Co dalej? Co dalej z tego wyniknie? Dobra, to rozpoczynamy, nie? Poczekajmy jeszcze te 10 sekund przed oficjalnym startem. Nowe wskazówki. I zaczynamy pierwszą z notatnika 9. Rodzina Sonozaki. Tom, która drastycznie rozszerzyła swoje wpływy po wojnie, była rodzina Sonozaki. Liderem w tym czasie była Sonozaki Oriyu, która nadal trzyma władzę. Babcia Mion i Shion, jakby co. Oriyu zestarzała się i dziś można tylko rzucić okiem na to, kim była wtedy. Jednak z tego, co mi powiedziano, była liderem wychwalanym jako najlepsza w historii. Czyli ogólnie bardzo obrotna babka musiała być, nie oszukujmy się. Zestarzała się. Wychodzi tylko kilka razy w tygodniu z domu. Spędza czas w samotności i wydaje się, że większość uroczystości pozostawia swojej następczyni, Mion. Istnieją różne plotki na temat tego, dlaczego następczynią nie była jej córka, a wnuczka, ale krążą pogłoski, że to ma związek z wyrzeczeniem się jej córki i zięcia. Ta nieskrępowana wnuczka, Sonozaki Mion, nadal nie wykazuje oznaki godności wymaganej od następnego przywódcy. Jednak w jej żyłach płynie krew Sonozaki i można ją nazywać demonem. Bez wątpienia nadal trzeba być wobec niej ostrożnym. Prawdopodobnie ukrywa swoje kły i pazury, tak umiejętnie, jak robili to przywódcy z przyszłości. Patrzcie, jaka jest w ogóle w drugiej części w gry tej całej serii jest tworzone to, jak Sonozaki jest tak naprawdę, chodzi o Mion, jest tak naprawdę groźną osóbką, nie? Że ten uśmiech i ten rozbrykanie i ten figlarny stosunek do wszystkiego tak naprawdę jest tylko zwykłą maską, zwykłymi pozorami. Bo za tym wszystkim kryje się bardzo niebezpieczna i inteligentna osoba, która, jeżeli tylko będzie posiadała chęć, bo możliwości już ma, to po prostu cię zatłucze. Zrobi to w takim stylu, że nikt ci nic nie udowodni. Kolejny segment. Tak, pracownik poczty też nic nie widział. W głównym domu Sonozaki pieczęć zawieszona jest na skrzynce pocztowej, dzięki czemu każdy może stemplować swoją pocztę lub paczki i wrzucić ją. Ha, ha, ha. To nieostrożne z ich strony. Więc kiedy widziano ją ostatnio? Ostatnio widziano ją na powitaniach, podczas ceremonii otwarcia Watanagashi. Przepraszam. Najwyraźniej zaraz po tym wróciła do domu. Cóż, jest dość stara. Z tego co słyszałem, wychodzi kilka razy w tygodniu. Dowiedziałeś się czegoś na ten temat? W każdy poniedziałek chodzi do auli, aby ćwiczyć Taishogoto, ale w tym tygodniu nie przyszła. Dzwonił ktoś wcześniej z informacją, że jej tam nie będzie? Czy ktoś to potwierdził? Nie, nikt. Najwyraźniej jednak raz na jakiś czas bierze wolne, więc nikt nie pomyślał, że to dziwne. Jutro. Dlaczego nie udamy się, że jesteśmy z ratusza i nie zadzwonimy około 10? Sprawdzimy, czy jest w domu. Godzina 10? Rozumiem.
Odkąd coraz bardziej wydawało się, że starożytne tradycje Hinamizawy miały z tym wszystkim coś wspólnego, uważnie obserwował trzy rodziny. W tym momencie przywódca rodziny Kimiyoshi i przywódca rodziny Furude zniknęli. Został tylko jeden przywódca, Sonozaki Oryu, przywódca rodziny Sonozaki. Najwyraźniej była dość starą kobietą. Jej godność nie osłabła, ale wciąż rzadko pojawiała się przed ludźmi, więc trudno było potwierdzić, gdzie w danym momencie się znajduje. Nie widziano jej od dnia Watanagashi. Czy nadal żyła i miała się dobrze w głównym domu? A może ona? Według Sonozaki Mion zachorowała i spała. Zastanawiam się, czy tak naprawdę jest. Chciałbym spojrzeć na jej twarz i jej puls. Chciałbyś? We dwoje wypuścili wielki kłom dymu papierosowego. Oyoshi-san, jeśli chodzi o nakaz przesłuchania głównego domu Sonozaki i świątyni Furude, myślisz, że je zdobędziemy? Oyoshi nie odpowiedział. Wypuścił kolejną chmurę dymu. Jego otoczenie było teraz tak zamglone, jak jego umysł. Czyli podejrzewają rodzinę Sonozaki. Policjanci, nie? Detektyw i ten policjant, ten asystent jego, co zawsze jest przy nim. No dobra. Notatnik 10. Ukryty demon. Mieszkańcy Hinamizawy wierzą, że krew demonów płynie w ich żyłach. W związku z tym znak demon jest traktowany jak bardzo święty. Na przykład użycie znaku demon w imionach jest najwyraźniej prawem zarezerwowanym tylko dla przywódców rodziny Kimiyoshi i Sonozaki. Przykładem może być to, że imię obecnego przywódcy rodziny Sonozaki, Oryu, jest zapisane znakiem tym. To jest dowodem na to, że jest prawowitą przywódczynią rodziny Sonozaki. W ten sposób Sonozaki Mion i jej następczyni zawiera ten znaczek w swoim imieniu. Mi jest zapisywane jako ten znaczek. Dotyczy to również córki Oryu, a matka Mion, Akane, która jej nie zastąpiła. Wiadomo, że przed wyparciem się jej imię Akane było w rzeczywistości zapisywane jako to coś, choć później zostało zmienione na to coś, nadal czytane jako Akane. Nawiasem mówiąc, uważa się, że pierwsza postać, imię burmistrza Kichiro, to coś, pierwotnie oznaczało demona, które można również odczytać jako Ki. Trzeba powiedzieć, że imiona używające znaku nie ograniczają się tylko do następców rodziny Sonozaki. Można go nawet znaleźć w nazwiskach trzech rodzin. Na przykład znaki Kimiyoshi są prawdopodobnie podzielną wersją tego demona. Jeśli napiszę to w odwrotnej kolejności jako to coś, wyraźnie go przypomina. Jeśli chodzi o rodzinę Furude, która była kapłanami Shinto od pokoleń, słowo oznaczające wróżkę można zapisać bez odstępów jako... Myślę, że po dodaniu rogu demona, kleszcza na górze znaku, stało się tak, które jest teraz używane w ich imieniu. Nie mam bladego pojęcia, jak to się czyta, więc mam to gdzieś. Te znaki, nie? Te... Nie wiem, jak to nazwać. Ten alfabet japoński. W przypadku rodziny Sonozaki, gdzie Sonozaki jest zapisane, nie mogę znaleźć żadnego odniesienia do postaci. Być może dlatego, że jest już zakorzenione w ich imionach. Byli klanem odpowiedzialnym za prowadzenie ceremonii Watanagashi, więc myślę, że zamiast tego włączyli treść tej ceremonii do swojego nazwiska. Zaki w Sonozaki są konigacją, słowa oznaczającego kroić, a Sono zapisane jako prawdopodobnie zawiera ukryte znaczenie ludzkiego ciała, ponieważ jest to skomplikowany bałagan, organy zamknięty w czterech stron. Innymi słowy, myślę, że Sonozaki pochodzi od tych, którzy rozcinają jelita. Nie wiedziałem. Mion rozciąg... Ale to głupio brzmi. Mion rozcinająca jelita? Tego trzeba bardzo uważać przy tłumaczeniu imion i nazwisk. Zwłaszcza z innego języka na przykład na nasz.
Wróciłem. Jak poszło? Czy znaleźliście jakieś wskazówki? Funkcjonariusze pokręcili głowami z rozczarowaniem. Wyczerpanie było wyraźne, widoczne na twarzach wszystkich. To było naturalne. Żaden z nich nie spał od dnia w Watanagashi. Szefie, pozwól najmłodszym drzemnąć, a potem ich odeślij. W końcu mamy przed sobą długą drogę. Nie forsujmy się zbyt mocno. Odpocznijmy, abyśmy mogli być gotowi. Mówiłem im, żeby spali na zmianę. Jednak nikt nie chciał. Czy możesz im to powiedzieć, Oyoshi-san? O mój, nie musisz się zmuszać. Komiyana-kun! Proszę, pozwól wszystkim spać na zmianę, zaczynając od najmłodszych. Komiyama-san, proszę, zrób to. Po tym, jak szef powiedział o tym, Komiyama sam opuścił swoje miejsce. Więc, szefie, nadal nie spełnią naszej prośby? To tylko plotka wśród wieśniaków, wiesz? Będzie to trudne bez bardziej konkretnych dowodów. Nawet jeśli ten dowód mógłby być tam ukryty, potrzebujemy dowodów na to, że są tam jakieś dowody. Szefie, mów wprost. Mamy świadków, którzy mówią, że cztery osoby, w tym dwie zmarłe, weszły do zakazanego magazynu rytualnego bez pozwolenia. To wszystko są wiarygodne informacje. Można to nazwać informacją, ale tak naprawdę to tylko plotki. To nie są konkretne dowody. Cóż, to prawda, że nie mamy żadnych zdjęć, na których cała czwórka wkrada się tam. W każdym razie, ta czwórka zobaczyła coś w magazynie. Coś na tyle ważnego, że muszą zostać wymazani. Wystarczająco ważne, żeby zostać wymazane. Co dokładnie może to być? Dlatego w pierwszej kolejności proszę o nakaz, żeby to sprawdzić. Wszystko, co wskazywałoby na powiązania rodziny Sonozaki z brutalnymi organizacjami, byłoby głównym celem, jak sterta broni lub tajna fabryka maku. Tajemniczy majątek rodziny Sonozaki byłby również trudny do odrzucenia. Posłuchaj, Oyoshi-san, wiem, jak się czujesz, jednak ten magazyn jest świętym budynkiem należący do świątyni w Orude i musimy mieć przy tym do czynienia z lokalnymi mieszkańcami. Słyszałem, że kongresmen Sonozaki dzwonił przez godzinę do kogoś ważnego. Czy mógł związać ręce szefowi? Tak czy inaczej, dopóki nie mamy odpowiednich dowodów, nie dostaniemy nakazu przeszukania magazynu. Dotyczy to również głównego budynku Sonozaki. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jest to jurysdykcja zarówno sekcji czwartej, jak i Wydziału Prewencji Kryminalnej Policji Prefektury. Najpierw potrzebujemy starannych przygotowań. Jeśli mówisz, że potrzebujemy przygotowań, to dlaczego nie pozwolisz mi po prostu porozmawiać z nimi bezpośrednio? Shige-chan jest szefem czwartej sekcji, prawda? W celu zapobiegania przestępczości, to Yamunami-san. Wydaje się, że szybciej by porozmawiali, gdybym usiadł przy stole do Majonga. Szefie, masz gościa! Aj! Pracownik został odepchnięty na bok, a do środka wszedł staruszek, który wyglądał jak członek jakuzy, biorąc pod uwagę jego czubate kimono i hakame. Czy nie przekazał wszystkiego przez telefon? Jestem kongresmenem Sonozaki. Chcę wiedzieć, kto jest za to odpowiedzialny. Macie to natychmiast wyjaśnić. Witam. Jestem szefem oddziału Takasugi. Nie obchodzi mnie to, kim jesteś. Mogę cię zdegradować w każdej chwili. Nawet nie wiedziałbyś za co. Wprowadź tu tego, kto nazywa się Oyoshi, czy jakoś tak. Zasługuje na karę za żądanie nakazu przeszukania świątyni w Orude. Szczególnie szczerze przepraszam. Oyoshi obecnie prowadzi śledztwo i trudno się z nim skontaktować. Zajmę jego miejsce i wysłucham. Więc proszę usiąść. Oczy szefa mówiły mi, żebym się stąd wynosił. Może z wdzięcznością przyjmę tę przysługę. Może pójdę położyć się w pokoju obok? Posłuchaj, świątynia Orude liczy sobie 2600 lat w kalendarzu cesarskim i 2500 lat przed nim. To święte sanktuarium, którego nigdy nie wolno skalać. 5100 lat. Znajduje się tam 800 tysięcy bogów. Oyashiro sama i duchy naszych przodków. Święta świątynia chroni Hinamizawę przez cały czas. Kim jest ten idiota, który chciał tam wejść? Zresztą prawo do religii w konstytucji
jest w konstytucji najbardziej szanowanym prawem mieszkańców tego kraju. Ośmielasz się być tak zuchwałym, by skazić to, używając zaniedbań własnego śledztwa jako pretekstu? Nie mogę na to pozwolić. Co, słuchasz mnie, kłamliwa szumowina? Jestem teraz zły, więc tak łatwo nie odpuszczę. Ale psychopata. Ale co? Dostał pewnie misję od babci Sonozaki i wykonuje. Hu! 15 minut. Zobaczyłem sufit, który znałem. Chociaż byłem jeszcze zaspany, zauważyłem, że jestem w moim futonie, tak jak każdego ranka. Spojrzałem na zegar, pomimo tego, że tak późno poszedłem spać. Obudziłem się dokładnie o tej samej godzinie, co zawsze. Brakuje mi snu, ale myślę, że naprawdę można wstawać o tej samej porze każdego dnia. Sekrety ludzkiego ciała nigdy nie przestaną mnie zadziwiać. Gdybym położył się z powrotem i teraz zasnął, na pewno nie obudziłbym się następnego dnia ponownie o tej godzinie. Rozbudziłem się i wstałem. Mama zapytała mnie przy śniadaniu o zeszłą noc. Najwyraźniej i my dostaliśmy telefon z pytaniem, czy wiemy, gdzie są Rika, Chan i Satoka, a mama zrozumiała, że dzieje się coś poważnego. Więc wyszedłeś późno w nocy, żeby ze wszystkimi znajomymi i żeby ich szukać, chyba do trzeciej. Tak. Znalazły się, to znaczy Rika, Chan i Satoko-chan? Chrupnięcie. Znużony ugryzłem swój tost. To naprawdę nie miało żadnego smaku. Właśnie wtedy usłyszałem dzwonek do drzwi. Spojrzałem na zegar i zobaczyłem, że jest jakieś 5 minut po czasie. To była Rena. Dzień dobry. Spałeś? Coś? Spałeś? Myślę, że kilka godzin. Jednak pewnie to i tak niewiele. Rena również wyglądała na pozbawioną snu. Czegoś jej brakowało. Czy idziesz do szkoły? Tak. Myślę, że tak będzie lepiej. Powiedziała, uśmiechając się sztywno. Rena prawdopodobnie też martwiła się o tę dwójkę. Mimo to chciała iść do szkoły. Jeśli zostanie dzisiaj w domu, to myślę, że będziesz tylko spał i martwił się bez przerwy. Nie chcę tego, więc chodźmy razem do szkoły. W porządku, poczekaj chwilę. Przygotuję się. Byłem trochę szczęśliwy, że Rena poświęcała mi tyle uwagi. Poszliśmy do miejsca, w którym zwykle spotykaliśmy się z Mion, ale nigdzie jej nie było. Spóźniliśmy się dzisiaj trochę, więc pomyśleliśmy, że będzie na nas czekać. Chyba Mi-chan nie mogła się dzisiaj obudzić. Ach, to całkiem możliwe. Dla niej to nie było tylko wczoraj. Nie spała całą noc, szukając burmistrza także przed ostatniej nocy. Poczekaliśmy chwilę. Minęła chwila. Wymieniliśmy spojrzenia. Nie mogliśmy dłużej czekać, jeśli nie chcemy się spóźnić. Co robimy? Poczekamy trochę dłużej? W tym momencie mój mózg, który w końcu został obudzony przez poranne powietrze, przypomniał sobie złowieszcze słowa, które zostawił mi Oyoshi-san w zeszłej nocy. Przywódca trzech rodów znikają jeden po drugich. Następny może być lider Sonozaki. Czy Mion mogła? Nie, to nie może być. Chodźmy. Pozwolimy jej spać dzisiaj. Rena poklepała mnie po plecach. Mion, nadal tu jest, prawda? Mówiłeś coś? O, nic. Mówię do siebie. Ruszajmy. Nasza dwójka poszła sama do szkoły. Po drodze widzieliśmy gromadkę naszych kolegów w towarzystwie rodziców. Wyglądało na to, że część z nich została zabrana do szkoły samochodem. Co ciekawe, dyrektor stał na straży przy bramie szkoły. Nigdy wcześniej tego nie robił. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektor kłaniał się rodzicom naszych kolegów z klasy. Drewniany miec, który stał obok niego, był trochę złowieszczy. Maebara-kun, dzień dobry. Ryuku-kun, dzień dobry. Dzień dobry. Wasza nauczycielka ma coś ważnego do powiedzenia, więc idźcie prosto do klasy. Dobrze? Rena i ja nic nie powiedzieliśmy. Szaleństwo, które istniało tylko w nocy, wreszcie wydostało się na światło słoneczne. Tak to odczuwałem. Jak przekazać informację, nauczycielko? Dzień dobry wszystkim. Wyciszone rozmowy, które rozprzestrzeniały się
już od jakiegoś czasu zniknęło jak złudzenie w chwili, gdy nasza nauczycielka weszła do środka. W klasie zapanowała cisza. Dyrektor również przyszedł. To najwyraźniej nie był normalny poranek. Po pierwsze, dyrektor ma wam coś ważnego do powiedzenia. Śmiało, panie dyrektorze. Odchrząknął i podszedł do podwyższenia. Jestem pewien, że niektórzy z was już to wiedzą. W klasie panowała martwa cisza. Wszyscy wpatrywali się w puste miejsce Riki, Chan i Satoko. Dyrektor bez ogródek oświadczył, że Rika, Chan i Satoko zaginęły. W klasie nie było ani jednej osoby, która by tego nie wiedziała. Wydawało się jednak, że wiele osób, które nie mogły... że jest wiele osób, które nie mogły tego zaakceptować. Potwierdziły to teraz słowa dyrektora. W całej klasie rozległ się szloch. Usłyszałem płacz dziecka. Równomiernie rozpowszechniał się po całym pomieszczeniu. Dyrektor o wielkim sercu też nie był w stanie zachować opanowania. Okej, wszyscy uważajcie. Od dzisiaj wasi rodzice lub opiekunowie będą was zabierać do szkoły. Dla tych, którzy rodzice nie mogą tego zrobić, będziecie przychodzić w grupach. Przygotowałam ulotkę, więc przeczytajcie ją uważnie i nie zapomnijcie pokazać jej rodzicom. Rozumiecie? Głos nauczycielki był trochę szorstki. Nawet ona nie mogła ukryć napięcia, jakie odczuwała w tej bezprecedensowej, nienormalnej sytuacji. Powinni być dziś odwołać lekcję. Jednak Rena powiedziała mi, że szkoła była także przed szkołem, a niektórzy rodzice pracowali, więc nie chcieli, by to robiono. Cóż, zacznijmy lekcję. Przewodniczący klasy. A, widzę, że jej nie ma. Kto jest dyżurny? Powstańcie! To uczucie chęci utrzymania normalnej, codziennej atmosfery, nawet jeśli tylko w szkole, spowodowane tym, że nasze życie wdało się zamieszanie. To było coś, w czym się w tym momencie zgadzałem. No? Koniec zajęć? Już? No dobra, to zakończymy ten odcineczek, no bo nie musi być wyjątkowo ten mieć też 30 iluś minut. Sobie trochę zrobimy krótszy. No i co mogę wam powiedzieć? Atmosfera w klasie jest i również w wiosce bardziej niż chujowa. Większość ludzi jest zdołowanych. Nie wiedzą, co się dzieje. Wygląda na to, że nawet ta podejrzewana rodzina Sonozakich też chyba zaczęła panikować, bo raczej nie należą do małolotnych ludzi i umiem dodawać 1 plus 2 do siebie i wychodzi im, że następna głowa z wielkich, tak zwanych wielkich rodzin również może być celem. No i przy okazji też nie wiemy, czy te podejrzenia na przykład o Yoshi-sama albo Shion są coś warte. No bo skąd mamy wiedzieć? Może tak naprawdę Sonozaki są obsrani i sami też szukają reszty, a tylko po prostu nie ufają policji i próbują to za pomocą swoich wpływów zrobić po swojemu. Tego nikt nie wie. Więc mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za poświęcony mi czas i widzimy się w kolejnych odcinkach Sonozaki, Watanagashi, czyli Higurashi 2 na moim kanale. Nara!